Siemaneczko na kanale Do Roboty. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wygląda praca dziennikarza sportowego w Kanal Plus. Pokażę to z różnej perspektywy. Z perspektywy komentatora piłkarskiego, redaktorów, dziennikarzy. I jak słyszycie, będzie się działo, więc bierzemy się do roboty. Odcinek będzie miał konwencję mocno futbolową, ale jeszcze na tym stadionie nie jesteśmy. Przeniesiemy się później, a teraz jesteśmy w siedzibie Kanal Plus. Ze mną jest Daria. Cześć. Witam Cię serdecznie. Miło tutaj mi, też rozpoczynacie swoją pracę. Tak, tu się zawsze wszystko rozpoczyna. Przed wyjazdem na stadion w zasadzie każdy z nas przejeżdża przez redakcję. Dlatego właśnie przejeżdża, bo tak, notatki to raczej każdy ma już spakowane, przygotowane w trakcie tygodnia. Natomiast wpadamy tu, żeby przejąć swoją garderobę. Wszystko mamy przygotowane przez Elkę, która dogląda tych spraw, byśmy też wyglądali, bo w końcu to telewizja. Zabieramy swój pokrowiec z zestawem na mecz czy dwa mecze, na które się właśnie udajemy. Później udajemy się zwykle na montaż, by sprawdzić, skolaudować materiały, które sobie przygotowaliśmy do danej transmisji. Jak wszystko pasuje, ruszamy i tam na stadionie zaczyna się ta prawdziwa robota. Czyli jak widzimy dziennikarzy i redaktorów w telewizji dobrze ubranych, to też nie to jest nie jest nasza zasługa, absolutnie. Właśnie chciałem o to spytać, czyli ktoś Wam te ciuchy tutaj szykuje. Tak jest, mamy właśnie Elę, która o nas dba, mamy Elę, która nas bardzo dobrze zna, zna nasze figury, zna nasze wymiary, zna nasze style i po prostu naprawdę możemy często chwycić o tak pokrowiec i otworzyć go na stadionie. Okej, okay. I działasz w całej Polsce, jeździsz za tymi drużynami, za meczami, żeby tam po prostu robić swoje studio. Tak jest. Większość naszej pracy, i to jest taka większość absolutna, to jest praca on-site, czyli na stadionach. I to jest to, co chyba najbardziej uwielbiamy, kogokolwiek z redakcji spytasz, która robota jest najlepsza, no ta właśnie na stadionie, na murawie. Okej, czyli żeby przejść do tej najlepszej roboty, to za chwilę się stąd ulatniamy, bierzemy te ciuchy z wieszaka, ale mamy jeszcze 4 godziny do tego meczu. I to też jest normalne. Co najmniej 2 godziny przed pierwszym gwizdkiem jesteśmy na stadionie. Raczej jest to bliżej 2,5-3 i też liczymy raczej do pierwszego gwizdka dla nas. Czyli momentu wejścia na antenę, a studio to pół godziny, czasami nawet i dłużej przed rozpoczęciem meczu. Tam się malujemy, czy też poddajemy się malowaniu, bo to, że tu dobrze wyglądamy, to też nie jest nasza zasługa. Siadamy na make-up i charakteryzatorka robi to dla nas i za nas. Przebieramy się tak naprawdę w ostatniej chwili i czekamy już na bohaterów, czyli przyjazdy drużyn. Wtedy rozpytujemy, dopytujemy, próbujemy jeszcze wyciągnąć jakieś informacje, takie off protocol, by być jeszcze lepiej przygotowanym do transmisji. I to ostatnie odliczanie 10-9-8 to jest coś, na co czekamy. To widzę, że ten odcinek będzie naprawdę taki konkretny. Za chwilkę przenosimy się na stadion, ale jeszcze przed tym musimy przejść do Twojego wydawcy. Tak jest. Odwiedzimy wydawcę i właśnie razem z nim obejrzymy sobie materiały, które planujemy wypuścić w czasie naszego studia przed meczem. No to idziemy do góry. Chodźmy. Czyli Daria, teraz przenieśliśmy się do pokoju wydawcy. 3 monitory, co tutaj się dzieje? Tutaj montujemy. Mamy tak dobrych wydawców, że potrafią to robić sami. Na przykład pan Wojtek należy do tej grupy. Tutaj jest ostatni rzut oka na materiały, które planujemy wypuścić, jak to mówimy, w studiu przedmeczowym. Czyli jest ze mną gość, którego ja chciałabym jakoś zilustrować. Na przykład przypomnieć jakiegoś jego gola. Jeśli jest to były piłkarz, aktualny piłkarz, te archiwalne historie to jest coś, co bardzo przyciąga, bo coraz rzadziej je widzimy. Więc właśnie dzisiaj mamy do czynienia z taką historią, bo będzie ze mną wielki niegdyś piłkarz, wielka legenda ruchu Chorzów Mariusz Śródfa. I przypominamy sobie pewne jego występy i gole. I to właśnie zawrzemy w tym studiu wstępu. To oprócz tego, że masz jedwabisty głos, to jeszcze musisz mieć sporą wiedzę na temat tego, co się dzieje, nie tylko powiedzmy jednej czy kilku drużyn, ale całej ligi. No tak, to musimy to traktować kompleksowo, całej ligi, szerokiej kadry każdego z zespołów, a wiadomo, że te kadry też się zmieniają dość płynnie, więc zawsze jest co robić i to jest mega. No a jak też ma się taki staż jak my na przykład, to można jeszcze zbierać historii z lat tyle, że książki by pisać, a nie tam robić pół godziny studia. Tu jest powtórka z 99 roku i pytanie, co Wy to wszystko trzymacie na serwerach, żeby wyciągać te asy z rękawa właśnie przy okazji takich meczów? Tak, staraliśmy się archiwizować wszystko, co się tylko dało od momentu powstania firmy Kanal Plus Sport i dużo z tych archiwów udało się dużo zachować. Dużo się udało, natomiast nie wszystko oczywiście. No tak, wszystko czyli roboty jeszcze przed tym meczem jest dość sporo, ale tutaj już nie będziemy, myślę, w tym miejscu przedłużać, bo przemieszczamy się tam, gdzie to wszystko jest najważniejsze, czyli na stadion futbolowy Legii, tak? Tak jest. Dzisiaj wielki mecz, mecz, na który Liga czeka
czekała ponad 6 lat, bo do tej ligi, czyli do Ekstraklasy, wrócił Ruch Chorzów. I myślę, że tam, na stadionie, będzie nam dzisiaj, Wojtku, dużo trudniej porozmawiać, bo będzie wyjątkowo głośno, naprawdę. Ale o to chodzi w tym odcinku, żeby ta futbolowa emocja i żebyśmy tam weszli w środek tego całego wydarzenia, żeby pokazać, jak wygląda właśnie praca dziennikarzy Canal Plus. Więc przemieszczamy się na stadion. Weszliśmy już na stadion, ze mną jest Janek, witam Cię serdecznie. Witam. Również redaktor Canal Plus. I teraz mnie przejąłeś, czyli przejąłeś też kanał do roboty. Będziemy opowiadać o tym, jak na tym wydarzeniu już tutaj stricte się pracuje. Tak, jesteśmy tutaj odpowiednio wcześniej, ponieważ żeby być przed kibicami, bo się zrobią na pewno bardzo duże korki. No i też, żeby trochę już powąchać tej atmosfery. Ja już czuję. Dokładnie, to po pierwsze, a po drugie też, żeby tutaj wszystko dopiąć do ostatni guzik, bo trzeba ustalić wszystko z realizatorami. Tutaj widzę napis TV, bo to jest Canal Plus, ale wiem, że TV też się łączy, tak jak na przykład dzisiaj z YouTube'em, czyli z moim kanałem, ale również też macie swój kanał. Tak, tak, tak. Zobaczysz, o godzinie 19 startujemy na YouTubie. To jest takie studio przedmeczowe, gdzie rozmawiamy ze wszystkimi gośćmi, byłymi piłkarzami, prezesami. Dowiadujemy się jakichś nowinek taktycznych, jak mają zagrać jedna drużyna, druga drużyna, więc to wszystko będzie... No wszystko zobaczysz. Wszystko pokażemy na kanale do roboty. Ja już mam tą koszulkę i lecimy do roboty. Czyli teraz weszliśmy już na stadion, jesteśmy przed samą murawą. Tutaj stacjonują Wasze wozy transmisyjne, tak? Tak. Najważniejszy jest ten wóz, to jest mózg, serce i dusza tego całego przedsięwzięcia. Gdyby nie było tego wozu, widzowie by nie obejrzeli meczu. Okay. Tu jest drugi wóz. Tutaj najczęściej montujemy skróty. Czyli jak są jakieś magazyny ligowe, to najczęściej dziennikarz siedzi właśnie w tym białym wozie i kleci skrót z najciekawszymi sytuacjami, akcjami, kontrowersjami. To jest słynna żyleta, czyli ta trybuna, na której siedzą najbardziej zagorzali kibice Legii Warszawa. Nasi dziennikarze będą w tym miejscu. Tutaj już są przygotowane mikrofony, stanowiska, ścianka, przed którą będziemy rozmawiać z trenerami, ale też z piłkarzami w przerwie, więc tutaj będzie takie głównie nasze miejsce pracy, ale dziennikarze siedzą w tamtych budkach tam na górze. Tam są komentatorzy, tam są dziennikarze prasowi, tam piszą relacje, co się dzieje, więc tam też zaraz spójrzemy. Okej, czyli troszkę będziemy działać tutaj już w tym ogniu meczowym, ale też w środku. Tak jest, tak jest. Okej, no to co, przechodzimy dalej, zobaczymy, jak te przygotowania wyglądają i już za chwilkę będziemy łączyć się dalej. Chodźcie z nami. Przechodząc się przez stadion, spotkaliśmy też się teraz w sali konferencyjnej. To jest to miejsce, gdzie piłkarze się i trenerzy później tłumaczą z tego, co się podziało, tak? Tak, tłumaczą się z porażek albo mówią, dlaczego wygrali, ale też zawsze dzień przed meczem. Jest oficjalna konferencja prasowa, gdzie można zadać pytanie trenerowi, kto jest kontuzjowany, kto nie jest kontuzjowany. Generalnie to jest pomieszczenie, gdzie najczęściej są dziennikarze w stadionie, bo i to jest salka obok, to jest biuro prasowe, tam są wszelkie nam rozdawane składy przedmeczowe, oglądamy mecze, które trwają teraz, ligowe, które mogą mieć bardzo ważny wpływ na to, jaki dzisiaj będzie mecz. No ale też cała Ekstraklasa jest właśnie emitowana u Was na Canal Plusie, tak? I Canal tak, Plus Sport. Tak, tak, wszystkie mecze w Canal Plus Sport na naszej aplikacji, no i jeszcze tak wracając, no, 3 punkty czy zwycięstwa tak samo ważą w sierpniu, jak i w maju, więc tutaj już trzeba, już trzeba wygrywać. No to na razie się tutaj nie tłumaczymy, przy tym stole tłumaczyć się będziemy później, a Wy oglądajcie oczywiście ten odcinek do samego końca, bo jeszcze tak dużo się nie dzieje, jak będzie się działo, myślę, za 7 minut tego materiału, więc lecimy dalej. Po meczu to jest tak zwana mix zona, czyli miejsce, gdzie się miksują dziennikarze i piłkarze. My, czyli redakcja Canal Plus, mamy ten przywilej, że możemy z nimi rozmawiać na płycie boiska, ale inni dziennikarze radiowi, telewizyjni, prasowi tutaj przed tą ścianką wyciągają swoje dyktafony, kamery i pytają się o wszystkie najróżniejsze rzeczy. To jest właśnie to miejsce. I tu awantur nie ma, jak są dwie drużyny? Słuchaj, była tak jak kiedyś bardzo, to jest taki hit na YouTubie, jakiś dziennikarz rozmawiał z piłkarzem Legii, z Michałem Kucharczykiem, no i powiedział... Fatalnie wyglądasz. Na co Michał Kucharczyk odpowiedział... Fatalny to ty jesteś, następne pytanie proszę. I była kropka postawiona. A za tymi drzwiami tam są szatnie piłkarzy i wejście na murawę, więc piłkarze tam zaparkują zaraz swoje autokary, przejdą tędy. To poczujmy się jak ci piłkarze, chodźmy, przejdźmy przez tą strefę zawodników i poczujmy się jak piłkarze.
Czyli jesteśmy w miejscu, gdzie są szatnie zawodników. Tak, tak, tak. Tutaj mamy szatnie gości, czyli dzisiaj Ruchu Chorzów. Tam jest szatnia gospodarzy, czyli Legii Warszawa. I zawsze tuż przed tym pierwszym gwizdkiem ustawiają się tutaj dwie jedenastki, stoją w rzędzie. No i mają przed sobą wrota, kurtyna w górę, tam się zaczyna spektakl, kibice. Więc tutaj naprawdę tętno rośnie i bicie serca słychać na każdym kroku. Kiedyś pokazywałem odcinek, jak wygląda praca piłkarza, dokładnie bramkarza Piasta Gliwice. Nie robiliśmy tego podczas meczu, a przygotowywaliśmy się do tego meczu, to dzisiaj ta atmosfera będzie 1000 razy większa i gorętsza, mimo że wtedy też wychodziłem takimi drzwiami. Dokładnie, ale tutaj naprawdę, kiedy jeszcze słychać hymn Legii Warszawa, czyli Sen o Warszawie, Czesława Mniemena, jak tutaj wychodzą ci piłkarze, słychać ten ryk trybun, no naprawdę to robi wrażenie. Nawet jak ktoś, myślę, że jak jest ktoś małym chłopcem i marzy o tym, żeby być piłkarzem, to zawsze marzy chyba, żeby być w tym miejscu i żeby wyjść na płytę Murawy. To musi robić wrażenie. Tutaj czuję się jak w wielkim studio, ale jesteśmy w ciężarówce, tak? Czyli w naczepie, z której nadajecie cały program. Tak, zgadza się. Jak to tutaj wygląda? Widzę mnóstwo ekranów, mocno technicznie, dużo przycisków. Jacy ludzie tutaj pracują, co robią? No w tej chwili to dużo przycisków i tylko sprzęt, ale za chwilę pojawi się mnóstwo osób. Tu będzie 5 osób, tu będą 4 osoby. Główna realizacja, realizator, producent, wydawca, graficy. W drugim rzędzie siedzą chłopaki od powtórek. Z tyłu jeszcze chłopaki od powtórek, jeszcze od poziomów. Także tutaj mamy tego, jak widzicie, no całe mnóstwo. Dość sporo i wszystko nadajecie w 4K. Tak, nadajemy w 4K z HDR-em. Najnowsza, powiedzmy, technologia. Technologia tak? Najnowsza i to bezpośrednio idzie już na ekrany nasze telewizyjne, tak? Nie bezpośrednio, bo jeszcze ten sygnał leci do Canal Plus i dopiero wtedy Canal Plus dystrybuuje do klientów, do domu, tak. Okej, ale bezpośrednio to, co tu stworzycie, to już jest efektem finalnym. To już się przetwarza, powiedzmy, nikt tego nie składa, to jest robione tutaj na żywo. Każda kamera, wszystko, tak? Tak, wszystko się zgadza, jak mówisz. No, jest to tworzone, wysyłane dalej, a reszta to tylko dokłada swoje znaczki, potencjalnie podpisy i tak dalej, nie? Ale ty jesteś związany też tylko z tym wozem i z piłką nożną, czy...? Ja niestety jestem jako inżynier i człowiek techniczny związany stricte z wozem, bo tutaj nie jest tak łatwo być na 5 wozach na raz i 5 różnych wozów ogarniać jakby w postaci jednej osoby i nawet ze względu na brak czasu, tak naprawdę. Z piłką nożną jestem związany tylko i wyłącznie ze względu na to, że my produkujemy głównie mecze dla Ekstraklasy. Mhm. Jest tego tak dużo, że inne rzeczy, jeżeli robimy, to robimy pojedyncze sztuki tak naprawdę. Okej, ale twoja funkcja... Jak to wygląda, że tylko doglądasz, spinasz to wszystko w całość, czy mimo wszystko? Z boku to wygląda tak, jak mówisz, że dlatego, doglądam. Dlatego wydam, robisz? Nie, niestety robię, no włączam i wyłączam. Tak? To też ważna funkcja. I tak jak sam widzisz, tego jest mnóstwo, za każdym razem potrafi to się uruchomić idealnie, czasem się nie uruchamia idealnie. Sprzętu jest, można powiedzieć, jeszcze więcej niż ludzi, więc nie tylko człowiek zawodzi, ale czasem sprzęt może też coś tam zawodzić. No i moja rola jest sprawić, żeby ten sprzęt, nie wiem, reanimować albo tak odpalać, uruchamiać, żeby nie zawodził. Czyli jak się nic nie dzieje, czytamy gazetę, ale jak się dzieje, wszystko na twojej głowie. Standardowo, no jeżeli jest inżynier, siedzi i nic nie robi, to znaczy dobrze, bo wszystko działa. I tego ci dzisiaj życzę. Więc zobaczymy, jak te wozy wyglądają jeszcze z zewnątrz i za chwilkę przechodzimy do kolejnej roboty. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Kibice powoli zbierają się na stadion. Ze mną jest Rafał, witam cię serdecznie. Cześć. Czyli główny komentator dzisiejszego meczu, czy każdego meczu w Ekstraklasie, jak to u ciebie? Nie, jest nas sporo do komentowania, bo w każdej kolejce jest 9 meczów. Na każdym z nich jest jeden komentator. Czasami jedna osoba robi 2, na przykład nie, w piątek i w sobotę. Ja komentuję przeważnie jeden z meczów, oprócz tego jestem też współpracującym jeden z głównych programów o naszej lidze w sobotę Liga Plus. To jest takie podsumowanie meczów, które były w piątek i w sobotę. Wczoraj właśnie miałem program, więc tym meczem mówiliśmy, więc to jest też część główna mojej pracy. Te programy i komentowanie Ekstraklasy. I ty jesteś związany ze stadionem Legii, czy głównie z Canal Plusem? Nie, z Canal Plus. Canal Plus jeździmy, w tym sezonie jestem na trzecim stadionie. Byłem w Poznaniu, byłem w Łodzi na Widzewie, no i dzisiaj jestem na Legii. Za tydzień będę na 2 stadionach. Czyli osoby, które oglądają mecze, czy na przykład ten dzisiejszy Legii, to słyszą twój głos w telewizorze. Tak. Okej, i ty jesteś tu też z drugim kolegą. To jest moje miejsce, ten drugi kolega. U nas jest tak, że jest dziennikarz i przeważnie ekspert. Ten ekspert to jest były piłkarz najczęściej. Dzisiaj jest Marcin Baszczyński, który grał w kadrze, który grał na Mistrzostwach Świata, więc były dobry piłkarz, który tłumaczy też
widzą rzeczy, których oni mogą nie rozumieć, bo on był na tej murawie, był w szatni, przegrywał, wygrywał gre mecze dobre, słabe, więc naprawdę wie, o czym mówi. I tutaj też tak dla moich widzów kanału Do Roboty, mówimy o pracy. Twoją pracą jest komentowanie meczy, ale mecze wiadomo są w piątek, w sobotę, tak, tak jak mówisz. Czy to jest twoja główna praca, czy pracujesz też głosem w innych branżach? Nie, to jest moja główna praca, pracuję w Kanał Plus, oprócz tego, że mam ten program cykliczny, nie mam też czasami inne programy, komentuję mecze, też komentuję Ligę Francuską, którą mamy. I to nie jest tak, że nasza praca to jest tylko w dniu meczu, i sobota, dlatego bo to było za proste. Tylko o tej pracy trzeba się przygotować. Przygotowanie to jest też oglądanie ogólnie tych meczów, bo dzisiaj komentuję Ruch i Legię, ale oglądam ich mecze poprzednie, żeby wiedzieć, co tam się działo w tych meczach. To jest przygotowanie merytoryczne o różnego rodzaju statystyki, poznanie piłkarzy, bo teraz na przykład Ruch Chorzów jest Beniaminkiem, czyli klubem, który awansował. Więc też muszę ich poznać, skąd przybili, jaka jest ich kariera, więc to wszystko jest część przygotowania. Dlatego na początku sezonu często to przygotowanie do meczu jest dłuższe, bo pojawiają się nowi piłkarze, są transfery z innych lig, z zagranicy nowych piłkarzy, trzeba ich poznać. Kiedy już kończy się ten okres transferowy, czyli to jest koniec sierpnia, we wrześniu już wiemy, jakie są kadry, już znamy lepiej piłkarzy, już było parę meczów, więc wtedy już jest łatwiej, to przygotowanie jest troszeczkę krótsze. I jeszcze pytanie tak z ciekawości o zarobki w takiej branży. Czy one są zawsze takie same, czy w zależności od tego, jakie mecze albo ile tych meczy komentujesz? Wiesz co, to zależy. To jest sprawa indywidualna. U nas pracuje kilkudziesięciu dziennikarzy i są tacy, którzy zarabiają więcej. I te, którzy zarabiają mniej. Ja nie znam pensji moich kolegów. Ale od czego są zależne właśnie? Słuchaj, no od, nie wiem, od stażu, od tego, jak jesteśmy oceniani przez szefostwo, prawda? Więc są oceniani, którzy lepiej, inni gorzej. Aha. Jedni są już na dorobku, inni już są wyżej. Jest też mała grupa, która nie ma stałej pensji, ale dostaje pieniądze za tak zwaną za sztukę, czyli za jeden skomentowany mecz, za jeden pobyt w programie, w którym na przykład jest się ekspertem. Natomiast ja jestem na stałe zatrudniony i mam stałą pensję miesiąc, bez względu na to, czy komentuję w miesiącu dwa mecze, czy 22. No właśnie, to mnie ciekawiło, od czego to zależy, ale to już wiemy, że ty masz stałą, ale jest różny metoda wynagrodzenia w tej pracy. Dobra, wiem, że za chwilkę znowu ruszasz na murawę. Tak, zresztą ktoś już to są słuchawki, które później założę i już ktoś do mnie tutaj coś mówi, więc będę musiał przemówić do tej skrzynki, czyli de facto do wozu transmisyjnego, który jest tutaj w katakumbach stadionu. Tak, byliśmy już tam na dole, ale przejdziemy się też tutaj do ciebie, jak już będzie po godzinie 20, jak będzie wyglądała to twoja praca, to z boczku sobie to wszystko nagramy. Zapraszam, do zobaczenia. Lecimy na dół. Próba mikrofonu, 1, 2, 3, 4, 5, zgłaszam gotowość. A ja się tak wtrącę do tej twojej próby mikrofonu. Cześć, witam, Wojtek. Maja, hej. Bardzo miło. Ty tutaj przeprowadzasz wywiady na tej ściance. Na tej ściance i to są wywiady przedmeczowe, wywiady w przerwie i wywiady po meczach. Wiem, że w czasie meczu, po meczu będzie tutaj dość głośno, intensywnie. Tu jest naprawdę jeszcze to, co się dzieje na Legii od początku zresztą sezonu. Co prawda, no nie było tych meczów za dużo, no bo był jeden ligowy, no a tak to te pucharowe. Natomiast atmosferka... I czasami już jest tak, że naprawdę nie słychać rozmówcy. No właśnie, ale że te sprzęty tak działają. Ja już tutaj mam problem, a jesteśmy jeszcze godzinę przed meczem. Mimo wszystko chciałem ciebie spytać, jak w ogóle taka praca wygląda od początku? Jak stać się takim redaktorem, jak stać się takim osobą, która pracuje przy tym mikrofonie? Moja przygoda się zaczęła bardzo dawno, bo ja po maturze po prostu trafiłam do Orange Sport. Potem poszłam na studia, jedne, drugie, nie planując. Oczywiście ale trochę związane pracowałam. Z tym kierunkiem? Nie, właśnie w ogóle nie. Później była taka sytuacja, że jak skończyłam drugie studia, to zadzwonił do mnie Marcin Serafin, który zapytał, czy chciałabym do nich do Life Parku, tam do sekcji wideo przyjść tak na jedną nóżkę, porobić jakieś rzeczy. Mówię, kurde, no już nie planowałam powrotu, ale planuję z kolei przeprowadzkę do Warszawy, więc czemu nie? Czyli ktoś powie z jednej strony oglądając, a, że trzeba mieć plecy, trzeba mieć kontakty, no ale z drugiej strony, no trochę tak, no trochę trzeba mieć, no bo trzeba się gdzieś pokazać, no bo po studiach to skąd na pewno wie, jak działa. Ale myślę, że największą moc sprawczą ma myślenie. No myślenie, tak, ale w dobrym kierunku. Takie rzeczy. I one się będą na pewno przydawać, a też myślę, że jakby nawet pogadanie z kimś, napisanie teraz już jest tak, że no ja dostaję dużo zapytań przez jakieś media społecznościowe a propos podjęcia kroków. To też jest jakaś tam już zahaczenie kogoś, jakiś kontakt zawsze może się okazać, że na przykład a, poszukujemy kogoś do czegoś tam, nie? No i wtedy taka osoba, jako że do ciebie pisze, to mówisz, o dobra, no to znak. No to że trzeba coś działać, czyli też właśnie tak jak mówię, informacja dla widzów, że szkoły są ważne, warto się szkolić, uczyć i ukierunkować. Języki na pewno się bardzo przydają, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to każdemu polecam i ja też wychodziłam z takiego założenia właśnie na początku. Ale jest czasem tak, że ktoś cię mimo wszystko zagnie z jakiegoś, wiesz, przyjdzie piłkarz, który nie wiem, po angielsku kuleje, po polsku w ogóle nie i jeszcze w jakimś innym języku i musisz sobie radzić.
musisz sobie radzić, ale wtedy nie bierzesz ich do wywiadu najczęściej. Ale nie, no rzadko się... Gorzej jak przyjdzie, a jest na żywo. No, gorzej się, rzadko się zdarza, żeby ktoś nie mówił po angielsku dzisiaj, wiesz? Więc to nie jest problem. A są to też zawodnicy hiszpańskojęzyczni, hiszpański ostatnio popularny język, więc... Czyli sobie radzisz? Trzeba się uczyć. Tak, tak, tak. Powoli to się wszystko zaczyna. Ja idę zobaczyć, jak wygląda ta scena YouTube'owa, a ciebie tu zostawiam na tej ściance. Dobrze. Dzięki bardzo. Pa! Daria, widzę, że ty już się przygotowujesz tutaj do roboty. Dalej, co tutaj się dzieje? Teraz to już naprawdę jest ostatnie odliczanie, takie na brudno, że tak powiem, bo od wejścia na antenę dzieli nas dokładnie 25 minut, więc za chwilę ja już podepnę się dźwiękowo, sprawdzę się z wozem, sprawdzę, czy wszyscy są na miejscu, bo w tym pierwszym niespełna półgodzinnym wejściu mamy całą armię gości. Wszyscy muszą być gotowi, bo ja już z nimi kontaktu nie będę miała, kiedy mają się tu pojawić, więc muszę mieć ich gdzieś na linii wzroku, żeby ich tylko przywołać okiem. Także taka ostatnia odprawa, przygotowanie się, synchronizacja zegarków. No i później już odliczanie do dużej anteny, bo z tego pierwszego studia przesiądziemy się dosłownie w minutę, może dwie, zmieniając miejsce studia, zmieniając też podpięcie dźwiękowe i zmieniając gości. Okej, czyli to, co tu za 20 minut się będzie działo, to gdzie to będzie widoczne? Wchodzimy na nasz kanał YouTube, tak jest, i tam spędzamy około 25 minut, po czym zaczynamy to 30-minutowe studio przed meczem na Canal Plus Sport. Okej, jako że my dzisiaj nie lecimy na żywo, ale gdy oglądacie ten odcinek, to może są kolejne mecze w Ekstraklasy, więc wiemy, że przed meczem, z godziny przed meczem, śmiało można wbijać na kanał YouTube'owy Canal Plus. Można. Link będzie w opisie, więc możecie się z tym zapoznać i zaglądać tam częściej, nie? A my teraz się zostawiamy, bo już dzwonią do ciebie. Dzwoni do mnie wydawca, tak jest, a poza tym też chciałam i tak podejść do telefonu, żeby zobaczyć, jak tam w meczu, który jest przed nami. A, żeby coś wiedzieć dalej. Bo skorzystając z aplikacji Canal Plus Online, my, będąc na jednym stadionie, patrzymy, co się dzieje na innych stadionach. A, to i zerkniemy z tobą do tego telefonu. Rafał, podczas samego meczu widzę, że naprawdę sporo się dzieje. Mnóstwo innych redaktorów niż tych, z którymi rozmawialiśmy podczas tego materiału. Co oni tutaj aktualnie robią? Tutaj nas głównie dziennikarzy, którzy piszą do różnych portali internetowych. W tych budkach, to są po lewej i po prawej stronie, masz też dziennikarzy radiowych, którzy relacjonują to, co się dzieje na boisku. Tutaj jest naprawdę około 200 dziennikarzy z całej Polski, którzy relacjonują, co się dzieje. Bo wy jako Canal Plus realizujecie tutaj wideo do telewizji, na YouTube, ale jak inne telewizje publiczne i nie tylko pokazują na przykład w wiadomościach urywki z tego meczu, to skąd oni mają te nagrania? Mają je z Canal Plus. Zawsze, kiedy pokażą urywki z Canalu Plus, muszą powiedzieć, że źródło Canal Plus, bo tylko my mamy prawo do transmitowania na żywo. Oczywiście po jakimś czasie skróty są również dostępne w internecie, ale to też jest płatne, więc no, nie, dzisiaj żyjemy w takich czasach, że nie ma nic za darmo. No tak, okej, okay. Czyli Canal Plus ma wyłączność na realizację Ekstraklasy. Dokładnie. I w tym też, na tym kanale też możemy te wszystkie mecze zobaczyć. Dokładnie, na Canal Plus Online są absolutnie wszystkie mecze Ekstraklasy, od pierwszej do ostatniej kolejki. Zresztą nie wiem, czy widziałeś, ale niektórzy tutaj dziennikarze mają odpaloną aplikację Canal Plus, żeby zobaczyć powtórki z tego, co się tutaj dzieje. Teraz już jest taka technologia, że na telefonie komórkowym można wszystko obejrzeć. Można obejrzeć, ale my też się odwracamy, oglądamy ten mecz do tej pierwszej połowy, a później schodzimy znowu do redaktorów zobaczyć, jak wygląda ich praca podczas przerwy, bo podczas przerwy też dużo się dzieje. Bardzo się dużo dzieje, zresztą sam zobaczysz. Oglądałem twoją pracę zza kulis, widziałem sporo notatek. Czy ty je robisz w trakcie, wcześniej, czy nie. Do tego się odnosisz? To wszystko jest wcześniej, takie ciekawostki, które próbuję wpleść w komentarz. Oczywiście część jest w głowie, czasami warto sięgnąć, bo kiedy są jakieś dłużyzny podczas meczu, mało się dzieje, wtedy warto zabawić widza, który to ogląda i słucha, jakimiś ciekawostkami, które przygotowałem wcześniej. No właśnie, widziałem, że sygnał chyba, który tutaj jest puszczany na twoim telewizorze, to jest też to, co widzą widzowie, tak? Czy jak to jest? Tak, 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 czy dokładnie to samo, co widzą widzowie. Ale ty komentujesz nie to, co jest na stadionie, tylko głównie na tym telewizorze, tak? Nie, ja patrzę na stadion, a telewizor jest dla mnie taką pomocą przy powtórkach chociażby. Bo widziałem, jak ty tym żyjesz, że prawie w ogóle nie siedziałeś, tylko tutaj razem z kolegą latasz po tym tutaj boksie, żeby to wszystko komentować dużą energią. Tak, to prawda i zresztą będziesz musiał kończyć, bo teraz już słyszę, że Daria, który jest na boisku, kończy wywiad i za chwilkę mnie wywoła, więc będę musiał iść do komentarza. Dobra, no to nie przerywamy, na razie... patrzymy, jak to wygląda z boku. Widziałem, że tutaj na gorąco kogoś złapałaś, przygotowałaś się do tej rozmowy.
Starałam się, tak. Okej, ale widzę, że to jest mega ciężko. Oni są tak zmęczeni po tych 45 minutach, że... Bardzo. Właśnie rozmawiałam z Markiem Gualem, to jest taki hiszpański zawodnik, który pierwszy swój mecz zagrał teraz w wyjściowej 11 Legii. No i widać, że oddał serducho na boisku, bo nie był w stanie mówić, dopóki nie napił się wody. Mówił, że jest strasznie duszno i jest wykończony, a jeszcze 45 minut przy dobrych wiatrach oczywiście. No i tak mniej więcej o co tam pytasz, bo też nie słyszeliśmy tak blisko, bo był hałas. Co to są krótkie, łatwe pytania? Oczywiście najpierw gratulacje, to jest jego pierwszy gol w barwach Legii. Dodatkowo załatwił Legii grę w przewadze, no bo to na nim był fałd, za który zawodnik ruchu dostał czerwoną kartkę. Więc o tym, a potem o tej jego roli zmiennika, którą musiał zaakceptować, która na pewno nie była dla niego łatwa, a już na pewno nie była dla niego typowa jak dotąd. Więc tak sobie porozmawiamy. I to, co tutaj robiłaś, to leci od razu na żywo? Czy tak, co? Tak, to już jest od razu na żywo. Aha, tak. Czyli weszłaś, ciach, kilka pytanek, poszło, wszyscy tam byli w telewizji. Tak, tak. Najpierw wchodziliśmy wywiad, najpierw właśnie kolega Michał, po czym my od razu po nim. I teraz co, przerwa? Teraz jest przerwa, teraz jest studio w przerwie meczu, które prowadzi Daria, która już tam jest przyszykowana ze swoim gościem. To jest podsumowanie pierwszej części spotkania, czyli tak zwane highlights, czyli to, co się działo, sytuacje z pierwszej części spotkania. No i tyle. I potem wracają komentatorzy i meczyk. Ale do szatni nie wchodzicie z nimi? Nie. To ja też tego nie zrobię. Janek, pod koniec tego materiału przeszliśmy do pokoju, gdzie przebywają właśnie dziennikarze, redaktorzy i tym podobne, tak? Tak, tak, tak. Przed meczem tutaj się najczęściej spotykamy, są drukowane składy. Też jest trochę czasu, żeby się rozluźnić, poplotkować, co u kogo słuchać, bo też jest też taka sytuacja, i to warto podkreślić, że my się znamy z różnych innych redakcji i mamy raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, żeby się spotkać, po prostu pogadać, zapytać się, co słychać, więc jesteśmy kolegami. Jasne, i to też najważniejsze, żeby w tej pracy kolegami być. Tutaj powoli zbliżamy już do podsumowania tego materiału. Jak dla mnie był mega intensywny. Co prawda mecz ma 90 minut. My tutaj spędziliśmy z 5 godzin przynajmniej, jak nie 6, więc dużo fajnych, cennych rzeczy i ja zobaczyłem i moim widzom na kanale do roboty pokazałem. Ale podsumowując taką dzień dziennikarza, chciałem właśnie powiedzieć, czy są konkretne ścieżki awansowe na przykład, czy można się rozwijać w tej pracy, czy jak już jesteśmy dziennikarzem, no to już zawsze nim będziemy. Czy... Oczywiście, że można się rozwijać. Kanal Plus daje o tyle fajne możliwości, że możemy być reporterami, możemy spróbować swoich sił z różnymi reportażami. Znam wielu dziennikarzy, którzy zaczynali od dziennikarstwa sportowego, teraz piszą znakomite reportaże społeczne, więc to jest naprawdę... Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest w jakichś ramach. I tutaj dalej idąc w kierunku pracy i roboty tych dziennikarzy, pewnie ciężko jest opowiedzieć o warunkach finansowych w takiej branży, tak? Oj, bardzo, bardzo trudno, bo tak jak zresztą sam widziałeś, są reporterzy, są komentatorzy, są ludzie, którzy robią skróty. Tutaj każda rzecz jest inaczej płatna, też są inne warunki zatrudnienia, więc naprawdę to jest, oj, to myślę, że oddzielny film na to jest potrzebny. Na same warunki, bo trzeba byłoby z każdym omówić to, a tak jak słyszeliśmy, jedna z dziennikarek, która dzisiaj występowała, ma doświadczenie 5-letnie na 22-letnie. Otóż to. Więc to też pewnie od tego zależy, nie? Ktoś, kto jest 22 lata w branży, to na pewno nie może zarabiać tyle samo, co ktoś, kto dopiero tutaj do telewizji przyszedł. Dokładnie, ale też są takie historie, że niektórzy stawiali pierwsze kroki na YouTubie. Mieli swoje jakieś vlogi piłkarskie, jakieś redakcje zobaczyły, że ten chłopak albo ta dziewczyna się świetnie znają na jakiejś konkretnej lidze, więc dlaczego może nie spróbować zamiast na ekranie komputera, może na ekranie telewizora. No, chociaż ale też świata się tak przenikają, zresztą jesteśmy tutaj najlepszymi przykładami, że telewizja i internet tutaj się wszystko miesza i miksuje, jak w Mixzonie, w której byliśmy. Tak. To też jest właśnie fajne i to też jest fajne, że w tym odcinku z jednej strony pokazaliśmy wam, jak wygląda ta ekstraklasa i praca dziennikarza od środka, ale z drugiej strony właśnie mogliście się, drodzy widzowie, zainspirować tym, żeby właśnie do takiej pracy na przykład dążyć albo się dostać, prawda? Bo tak jak mówimy, że można ze świata YouTube'owego, będąc własnym dziennikarzem, pracować później na przykład w Kanal Plus czy w telewizji. Oczywiście, jak nawet patrzymy dzisiaj na drużyny Legii i Ruchu Chorzów. Dwie drużyny, które mają potężną bazę kibiców. Kochani, zróbcie może jakiś kanał o Legii albo o Ruchu, bądźcie ekspertami w tej jednej dziedzinie. Na pewno znajdźcie swoją niszę. No i o to ktoś się może na pewno zgłosić. I o to chodzi, moi drodzy, tego wam wszystkim życzymy. Zostawcie oczywiście łapki w górę, a ja ci bardzo dziękuję, że mogłem się tutaj na stadionie pojawić. Też mi było miło być jakimś takim przewodnikiem po tym stadionie. Tak, myślę, że
widzowie są zadowoleni z Twojego przewodniczenia tutaj podczas tego odcinka i z tej eksperckiej wiedzy, którą dzisiaj Wam przekazaliśmy. Idziemy zobaczyć jeszcze, jak to wygląda przed stadionem. No już jestem przed stadionem, moi drodzy, to już koniec tego materiału. Ja jestem mega zadowolony z tego, że mogłem tutaj być, że mogłem Wam na kanale Do Roboty pokazać taki stricte futbolowy odcinek. W jednym odcinku już pokazywałem Wam, jak wygląda to ze strony technicznej. Kiedyś też pokazywałem Wam, jak wygląda praca bramkarza w Ekstraklasie, a dzisiaj skupiliśmy się na pracy redaktora, dziennikarza i oczywiście komentatora, którego widzieliście. Za mną trwa jeszcze mecz, końcówka drugiej połowy, więc wrzawa jeszcze na stadionie jest. Chyba właśnie strzelili gola. Ale to wszystko w tym odcinku. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, piszcie, jakie inne materiały mam na tym kanale pokazywać. Jak widzieliście, dzisiaj sporo się działo. Wpadajcie również na kanał Kanal Plus na YouTubie i widzimy się w następnym materiale. Wszystkie linki macie w opisie, więc do zobaczenia, moi drodzy. A ja wracam na Śląsk, do Gliwic. Siema!